witam wszystkich z wielką serdecznością. Chcę to Państwu dzisiaj pokazać taką potrawę naprawdę wielkanocną, bez której święta wielkanocne się nie obejdą. Mam mianowicie chrzun. Jest to chrzun taki świojski, w domu wyhodowany. A jak się taka poezina do boszczu w niedzielę wielkanocną, to się wierzy, żyje. A chrzun to jest także i lekarstwo dobre. Na niestrawność, na kaszel, na przeziębienie. Także idźcie ludzie taki chrzun, a zwłaszcza Wielkanoc, bo Wielkanoc bez chrzunu to jest Wielkanoc stracona moim zdaniem. Najlepszy jest taki domowy, ekologiczny. Można o taką połę chrzonu zeskrobać i później se natrzyć albo naskrobać do boszczu, żeby było tego grubu, a na pewno nam to nie zaszkodzi. Także można do słoicka nacyć, zaraz cytrynką, jak przyjdą goście, to im dać, bo wiadomo, Wielkanoc bez chrzanu to stracą na święta. Także ludziska, ja wam pokazuję ten chrzan z cebu. Wszystkiego dobrego na te święta wielkanocne, abyście się bardzo wodą zloli i żebyście byli zdrowi przez cały rok tego łomzyce. I zapraszam także wszystkich na moje dalsze przepisy kulinarne. Jeszcze raz wam dziękuję i ludzie jedźcie chrzan, a będziecie zdrowi.